Cześć, tu Karolina Pytlarz. Dzisiaj przetestujemy sobie taki wykrojnik. Jest to wykrojnik do Twist Pop Up Card. Tak, tu jest, pisze Twist and Pop Up. No i jak widzicie, tutaj dam ją tak, żeby było lepiej trochę widać. Jak widzicie, tutaj jest dosyć sporo tych wykrojników. Mamy cztery możliwości wycięcia sobie później tego wzoru ozdobnego na tą, na te skrzydełka. Mamy brzuszki takie chmurkowate, kwadraty, owale, znaczy zaokrąglonymi rogami i takie bardziej może eleganckie. I tutaj właśnie to, ten mechanizm, tutaj to się podnosi. Wychodzi nam ta harmonijka, która się otwiera. Sam wykrojnik, bo ja już sobie wycięłam tutaj na białej bazie. Sam wykrojnik, on mi tutaj musiałam sobie docinać te brzegi i tutaj, i tutaj. Nie wiem, czy po prostu miałam za słaby docisk, bo ja mam tą różową maszynkę z możliwością dociskania sobie. No, ale musiałam, docięłam nożyczkami, jakby no dużo problemów z tym nie ma. No, ale jednak tutaj no trochę to widać. Tutaj przyjechałam raz, bo bałam się, że krzywo czasami się przesuwa i przyjechałam tylko raz, bo on jest bardzo długi. A tutaj przyjechałam dwa razy i mimo to tutaj te brzegi nie były docięte. I co mi się podoba, to to, że tu jest dziurka. Przeważnie ten dziubek wychodzi taki albo krzywy, albo jakiś ten. Nie bardzo, więc fajnie, że tutaj to jest po prostu wycięte. Jedyne, co sami musimy dociąć, to bazę. Ja jej tutaj nie mam jeszcze zbrukowanej. Ale tutaj spróbuję z Wami to złożyć. Te pierwsze zagięcia. Tu jak widzicie całkiem prosto. To samo to jest krzywe. Tutaj widzicie lekko wystaje z tej jednej strony. No ale to nie będzie jakiś problem. I tutaj mamy to spingować tak. Czyli najpierw sobie zrobię tak, a później tak. Fajnie, że to jest nacięte, więc to idzie całkiem prosto. O, i jest. Jakby kupiłam ten wykrojnik i widzicie, tu o tym dziubku mówię, on by tutaj był albo jakiś zniszczony, a tak go to po prostu nie ma. I fajnie też dojdzie do rogu tego łączenia. Więc samo składanie tego jest naprawdę proste, banalne. Więc ja tak sobie skupiłam z taką myślą to, że po prostu będę częściej robić takie kartki, no bo jednak fajne są. Fajnie to wygląda, no i robi wrażenie, a z takim wykrojnikiem ja zawsze miałam problem z tym tutaj. A z takim wykrojnikiem myślę, że będzie się to całkiem przyjemnie robiło. Także tak. I teraz może już na przyspieszeniu sobie zrobimy resztę tej kartki. No i tutaj sobie bieguję tą kartkę, co też jest fajne, to jest po prostu długość kartki A4, 297 mm, więc fajnie, że nie musimy szukać czegoś innego. I tu jakby bez problemu sobie to przyklejam, ale to zaraz będziecie widzieć. Tutaj zrobiłam błąd, bo przykleiłam to na otwartym,
jakoś mi się to nie pasowało, że ten środek tak będzie odstawać bardzo, no ale jakby nie było napisane, jak to przykleić, więc przykleiłam tak, jak myślałam i tutaj nie chce mi się to zamknąć. Po prostu przykleiłam za blisko właśnie brzegu. Powinnam to zrobić dalej. I oderwałam to szybko, żeby nie robić nowego tego zawiasu. Zrobiłam tylko nową harmonijkę i właśnie w ten sposób przyklejam, że na w pół złożonym wkładam tą harmonijkę. No i teraz to pracuje dużo lepiej. Jeszcze trochę przesuwam, póki jest mokre. Jeszcze dalej. Także trzeba jakby się nauczyć tego klejenia tutaj. Wyczuć, w którym momencie będzie dobrze. Mogłam to zrobić jeszcze dalej. Wtedy kartka chodziłaby swobodniej. I tak też zrobiłam właśnie w tej kwadratowej. I w ten sam sposób dokładnie przyklejam. O, i kartka chodzi bez problemu. Także no, taki błąd. Na szczęście do uratowania. I dalsza część to już tylko ozdabianie, więc zostawiam Was z muzyczką.
Witajcie po dłuższej chwili. Dla Was to pewnie było szybciutko. W trakcie robienia tej bazy wymyśliłam sobie, żeby zrobić też w kwadracie, że też powinno się zmieścić. Więc powstała taka kwadratowa kartka z pop-upem, z miejscem na zdjęcie. Taka prosta w sumie, obie są proste i szybkie. A już w trakcie robienia tej wpadłam na pomysł, że może ta być pozioma i otwierać się w ten sposób. I też z miejscami na zdjęcie. Tu jeszcze mam mokre te kuleczki. I tak, i trochę, no i w tej kolekcji, ogólnie w kolekcjach Mintaya brakuje mi kwiatów, ale na szczęście, jak widzieliście, znalazłam taki dodatkowy arkusz. Stamtąd też mam te napisy. Kwiaty też tutaj w miarę pasują. Więc to by były kartki. Ale też pomyślałam, że to świetnie się sprawdzi na ATC. Tutaj mam taką serię 5 kart. Wyembosowany na pomarańczowo pudrem z Easing. Dwa tusze czarne i do embossingu. I akurat ten miałam pod ręką, więc tym z okrągłymi rogami. I to jest ta druga wielkość. Tutaj ten największy. Też by zostawił margines, tylko taki no mniejszy, wiadomo, więc wzięłam, żeby było więcej widać dookoła. No i tak jak widzicie, no świetnie się to sprawdzi właśnie nawet do albumów, na kartki. I też sobie pomyślałam, że jak z kimś się wymieniamy ATC, to można je właśnie tak większą ilością, na przykład, to można je tutaj tak wyeksponować w takiej kartce. I to też taka fajna pamiątka będzie, myślę. Tak, no i na przykład też można na kartce. I jak mamy kartkę DL, to też możemy sobie zrobić takie okienka. Tak, i tutaj wszędzie coś ułożyć. Także no, jeden wykrojnik, mnóstwo zastosowań. Także no, cieszę się, że go kupiłam, że się skusiłam. Tak, i w tym filmie to wszystko. Was zapraszam do sklepu i na inne inspiracje od dziewczyn. Do następnego razu. Cześć!